pewnie protokole w sprawie zmiany nazwy szkoły podstawowej w Dolnym Górze. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie nazwy szkoły podstawowej. Zespołu szkół. Przepraszam, powinna być nie szkoły podstawowej, zespołu szkół. Zespołu szkół. Takie same nazwy. Tak, zespołu szkół. Zespołu szkół, a szkoła podstawowa to się nie zmieni. Tak, dobrze, głosujemy. To jest Państwa. Proszę bardzo. To nie jest Pana bardzo prawdy. Ponieważ jest wyraźny zapis w tejże uchwale, że wykreśla się z obecnej nazwy zespołu imieniem obrońców kręgosłupskich, wykreślamy imieniem obrońców kręgosłupskich. Zespołu, tak. Jeśli wykreślamy, to nie będzie funkcjonować. Nie, szkoła szkoła podstawowa w Dębogórzu jest pod patronatem obrońców kiemków, szkoła podstawowa, a szkoła podstawowa wchodzi w skład zespołu i zespół nie może być, my nie chcemy, żeby zespół też był pod patronatem obrońców kiemków wszystkie, tylko jest szkoła podstawowa, przedszkole i to składa się na zespół. Ja się jeszcze raz zwracam do Pana. Wyraźnie chyba każdy z nas potrafi czytać z zrozumienia. Jeśli się wykreśla z obecnej nazwy zespołu i wykreśla się słowa imieniem obrońców kertoksyksa. I to znaczy wykreślamy nazwę zespołu wykreślamy ze słowo imieniem obrońców kępów. Ale w skład zespołu nadal wchodzi szkoła podstawowa imieniem obrońców kępów. Czy szkole imieniem? Może tak, na wchodzi w skład zespołu, który nie ma nazwy. W paragrafie drugim jest napisane. Zespół nie ma nazwy, a szkoła nie ma Tylko ja się jeszcze Pani dyrektor była na przemowo Pani dyrektor. Dobrze, kto z Państwa radnych przechodzimy do głosowania? Kto z Państwa radnych jest za zmianą nazwy zespołu szkół podstawowych w Dębogórzu? Kto z Państwa radnych jest za zmianą? Kto jest przeciw?